Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. W 125. rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 maja. Dar portowców gdyńskich, sierpień 80. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Po mszy świętej. Pamięci pułkownika Bolesława Mościckiego, dowódcy łanów krechowieckich, oficerów i łanów pułku poległych ku chwale ojczyzny w latach 1914-1920, towarzysze broni. Tu odbyła się msza pogrzebowa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Zwycięzcy w największych wówczas na świecie zawodach lotniczych w 1932 rozsławili imię Polski i umocnili dumę narodową po niedawno odzyskanie niepodległości. Rostworowski. Żołnierzom pułku łanów Legionów Polskich i sfoleżerów rokietniańskich. 1918. Tam dużo było tablic z nazwiskiem Rogozińskich. To też Rogozińska. To nazwisko się pojawia na wielu tablicach tutaj. Fryderykowi Chopinowi, rodacy. Tu spoczywa serce Fryderyka Chopina. Here is rest the heart of Frederick Chopin. Generał Sikorski. Tu jeszcze Chopin.
I tu jeszcze mnie interesuje jedna tablica. To jest mnóstwo podziękowań. Dziękuję za Michała, za pomoc i opiekę. Świętemu Tadeuszowi dziękuję. I tu jest mnóstwo. Tu zostałem wysłuchana. Dziękuję za Anę. Na miedzianych płytkach są mniej widoczne. Tadeuszowi Judzie dużo jest podziękowań. On jest od spraw trudnych. O, tu jeszcze są tabliczki. Ojejku, jak dużo. Same tabliczki. Judo Tadeuszu, oręduj za nami. To wszystko są... To są wszystko tabliczki. Podziękowaniami. Wszystkie tabliczki z podziękowaniami. Święty Antoni, prośby, ofiary. I tu wszyscy dziękują święcie Tadeuszowi Judzie. Zobaczcie. No, święty, tu jest właśnie święty Tadeusz Juda. A jego jest piękny.